Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części, w zasadzie to nie jest kolejna część, to jest taki aneks do poprzedniej naszego tutoriala do Red Powera 2. Było kilka nieścisłości, no bo tak, z Skyperem rozmawialiśmy ogólnie o komputerach, co to za bloki, jakie postawić i tak dalej. Pokazałem Wam wyświetlacz, do którego jeszcze wrócimy w następnej części, bo jeszcze z Skyperem będziemy rozmawiać dalej na temat komputerów. I wtedy dowiecie się też, jak pisać własne programy, ale to dopiero z niedzieli na poniedziałek będę wrzucał ten odcinek, z niedzieli na poniedziałek dopiero się ukaże w nocy, więc no... Wiele osób się pytało o to, jak zrobić... Co tu mnie popycha? Kurczak biedny. Jak zrobić taki wyświetlacz? Otóż, tak jak już wspominałem na samym początku, jak zrobić tamten, który był pokazany w tutorialu, jeszcze raz do niego wrócimy w następnej części, no pokażę dopiero później. Natomiast tutaj jest wersja moja, wersja uproszczona, wykorzystująca już całkowicie wszystkie dobrodziejstwa komputerów. Więc tak, jesteście niecierpliwi, więc doszedłem do wniosku, że no, rzucę dodatkowo ten odcinek. Jak to wszystko wygląda? Tutaj mamy poszczególne segmenty, które symbolizowane są przez biały kabel, jasno-niebieski, limonkowy, żółty, magenta jest tutaj, a to jest jakiś różowy. Tak jak wspominaliśmy na pierwszej części, każdy z tych kolorów ma określony tak jakby numer w iOX-ach. No i teraz mamy tutaj pierwszy segment, czyli te dwie pierwsze krateczki oznaczone jedynką. To jest biały kabel. Biały kabel ma numer 1. Dalej mamy niżej drugi segment podwójny tutaj w poziomie. Dwójeczka. I dwójeczka to był pomarańczowy. Lecimy dalej. Na samym dole mamy czwóreczkę, bo są kolejne potęgi dwójki. To jest tak. 2 do zerowej, 2 do pierwszej, 2 do drugiej. Teraz mamy czwóreczkę. Czwóreczce równa jest magenta. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Kreiter swój pomysł oparł na podstawie wielu bramek OR i AND. Natomiast ja doszedłem do wniosku, że w końcu można to zrobić, prawda, za pomocą samych komputerów. Wasza wiedza w tym momencie raczej nie pozwala wam na to. Powinniście obejrzeć odcinek, którego jeszcze nie ma. Ale dobra. Może co niektórzy, którzy już troszkę coś robili, a są niecierpliwi, z tego coś wyniosą. Więc tak, jaka jest ogólnie idea? No dobra, po pierwsze chcę, żeby było oczywiście ciemno. Wtedy najlepiej widać. I... Mamy ponumerowane te segmenty. Wiemy, jak każda cyferka wygląda na przykład w kalkulatorze. Jedynka wygląda w ten sposób. No i po prostu wystarczy ją zakodzić. Czyli po prostu czyścimy wszystko page'em. I teraz tak, ja forget jedynka. Nie ma jedynki, tak? Jeden. O, jeden, jeden. Dobra. Forget 1. Dobra. Można wyczyścić page. I teraz tak, napiszemy program, który będzie wyświetlał jedynkę. Kreiter zrobił to w ten sposób, że nie musieliśmy pisać programu. Wpisywaliśmy iOX 1 i pojawiała się jedynka. iOX 2 pojawiła się dwójka, iOX 3 pojawiała się trójka. Natomiast ja zrobię to w ten sposób, że to komputer ustawia nam iOX-y. Czyli zrobimy program, nauczymy się robić program. Żeby zrobić program, należy wcisnąć dwukropek, potem spacja i nazwa, pisana bez żadnych odstępów. Czyli na przykład 1. Enter. I teraz możemy wpisywać komendy po kolei. No więc cóż, na jedynkę składa nam się, tak jak tutaj widzimy, ósemka, segment z ósemką i segment z szesnastką. Ale najpierw musimy zadbać o to, żeby wyczyścić, bo załóżmy, że teraz chcemy ustawić dwójkę. Więc zanim ustawimy dwójkę, musimy wyczyścić jedynkę. Więc wyczyśćmy najpierw jedynkę, czyli 0,
IOX wykrzyknik. Teraz wyczyścimy wszystko. Jest w tej chwili wszystko wyczyszczone po tej komendzie. Żadna dioda nie powinna się świecić. Dobra. Teraz ustawiamy, tak jak wspominałem, 8 i 16, czyli IOX set po prostu. 8, IOX set i 16, IOX set. Dobra, Enter i średnikiem kończymy program. Enter. Mamy program 1. Teraz Wam wyczyszczę to wszystko. IOX wykrzyknik. Nic się nie pali. Po wpisaniu 1 zapaliła nam się 1, czyli 8 i 16, a więc odpowiednio jest to jasno-niebieski i żółty kolor. Oczywiście przypominam cały czas, że odczytujemy tę kolejność kolorów, czyli potęg dwójki jest tutaj wyznaczona, czyli 2 do 0, 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3, 2 do 4, 2 do 5, 2 do 6 i tak dalej. Dobrze. Więc teraz napiszmy dla dwójki po prostu. Czyli napiszmy tak, dwukropek i 2. Enter. Znowu czyścimy, bo trzeba o to zadbać, żeby wyczyścić. Enter. Teraz, żeby mieć dwójkę, co potrzebuję? Dwójeczka. Jak wygląda dwójeczka na kalkulatorze? Potrzebujemy 8, 1, 2, 64 i 4. Czyli to będzie tak, 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 tak i tak. Czyli 1, 2, 4 najpierw. Po kolei 1 IOX set, 1, 2 IOX set, 4 IOX set, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 64. 8 IOX set i 64 IOX set. Średniczek. Enter. Teraz wpiszemy 2. Proszę bardzo. Elegancka dwójeczka. Jak widać, jedynka została wykasowana dzięki temu, że najpierw wpisujemy 0 IOX wykrzyknik. No teraz na przykład możemy wpisać 1. I mamy 1. No i teraz tak trzeba postąpić analogicznie ze wszystkimi pozostałymi cyframi, czego już robić nie będę, bo mi się po prostu nie chce. Potem ewentualnie można sobie na przykład zrobić coś takiego jak odliczanie. Odliczanie. Odliczanie, albo odlicz. Odlicz może krócej. I teraz tak. Zaczynamy. Czyli mamy już zdefiniowane 1 i 2. Czyli zaczniemy od dwójki. Najpierw wywołamy 2. Potem niech poczeka 20 tików, czyli sekundę. 20 ticks. I teraz niech będzie 1. I niech poczeka pół sekundy, czyli 10 ticków. Niech znowu będzie 1. Niech nam mrugnie. I 5 tików na wszelki wypadek, żeby nam się nic nie zawiesiło. Enter i średnik. I teraz wpisujemy odlicz. 2, 1. I proszę bardzo, koniec. 2, 1 powinno być jeszcze 0, no ale dobra. Jeszcze raz odlicz. Jeden. Proszę bardzo. Działa. Więcej na temat zmiennych i programów, czyli tego wszystkiego, co tutaj sobie definiujemy, porozmawiamy w następnej części z Kreiterem.
Tak, to jest odcinek w tej chwili specjalny dla tych, którzy nie mogą się doczekać i bardzo koniecznie chcą wiedzieć, jak zrobić taki fajny wyświetlacz. Więc to jest w zasadzie taki odcinek poza konkursem, taki dodatkowy. Natomiast to, co powinno być, będzie z niedzieli na poniedziałek wrzucone. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Może jeszcze właśnie. Tu się też ktoś pytał, to jest też taka trochę niedoróbka, jak skraftować poszczególne elementy, no. Czyli to jest to i to. No dobra, no to czyli otrzymać disk driver potrzebujemy naszą Blue Electric Motor, Red Dot Wafer, o którym już rozmawialiśmy, i Ribbon Cable, o którym wspominał Kreiter, który w ten sposób się robi. Fine Copper Wire w ten sposób. Copper i Diamond Draft Plate robimy w ten sposób, czyli Diamond Panel i Iron Panel Strip naokoło. Dalej, Central Processing Unit w ten sposób robimy. Znowu mamy Ribbon Cable i dwa, tym razem Red Dot Wafer. Monitor w ten sposób, potrzebujemy Lime Lumar, który otrzymujemy dla przypomnienia w ten sposób. I EO Expander, to jest Bundle Cable i Ribbon Cable i Red Dot Wafer. Dobra, to jest chyba tyle słowem uzupełnienia i takiego trochę feature'a dla osób niecierpliwych, które chciałyby sobie stworzyć swój własny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Dodatkowo można jeszcze powiedzieć, że on może być dużo większy. Możemy wyjść w ogóle z liczeniem do następnych tych, do większych liczb. Ewentualnie można nawet słowa pisać, czyli można sobie na przykład jakiś prosty 20-30-literowy, nie wiem, chyba podstawowy alfabet ma 24 bez tych onsi, ci i tak dalej. O ile się nie mylę, tak będzie coś, albo 26 liter. I sobie zrobić wyświetlacz, na którym można będzie wyświetlać jakieś napisy na przykład. Też za pomocą tego właśnie programu, który najpierw nam wprowadzi poszczególne literki do pamięci, a potem po prostu będzie można sobie tworzyć jakieś napisy, czyli pisać je w pionowo. Jakiś program, który ma pisać na przykład Hello World. No, tylko najpierw trzeba będzie wpisać układy poszczególnych liter. Dobra, żegnam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia.